Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 1 września i pokazujemy rzecz związaną najprawdopodobniej z kampanią wrześniową. Jest to przeciwlotniczy zestaw wydobyty świeżo w zeszłym miesiącu z dna Odry podczas inwestycji modernizacja toru Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. Ten zestaw trafił do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu dzięki współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie, dzięki współpracy z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie oraz współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, że tego typu rzeczy militarne trafiają do naszej placówki. Jest to absolutny ewenement, jedyny tego typu zachowany w naszym kraju zestaw z początku II wojny światowej. Teraz poproszę pana doktora Łukasza Gładysia, który opowie dokładnie, z czym mamy do czynienia. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dzisiaj 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uprzedzając ewentualne pytania, dlaczego Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu pokazuje niemieckie eksponaty. Drodzy Państwo, no jeżeli spodziewamy się wyciągnąć z toru wodnego Szczecin-Świnoujście polskie eksponaty z września 1939 roku, no to byśmy musieli mieć naprawdę dużo szczęścia. Pokazujemy ten zestaw jako unikatowy zabytek techniki militarnej, używany w czasie kampanii wrześniowej. Mamy pewność, że tego rodzaju urządzenia, to jest laweta Zwilling Sokel 36, były używane w czasie walk w Polsce, zresztą zgodnie z etatem niemieckich dywizji piechoty, 75 takich zestawów w każdej dywizji się znajdowało i służyły one do bezpośredniej ochrony przeciwlotniczej kolumn, zarówno w dywizjach, w której była większość trakcji konnej, jak i w dywizjach zmotoryzowanych. Zresztą ten akurat eksponat, czy ten rodzaj uzbrojenia ma też pewne powiązania z naszym województwem, ze Szczecinem, ponieważ jedne z pojazdów, które były przeznaczone do zabudowy właśnie tymi lawetami, to były słynne samochody terenowe Sztewera, najpierw R-180, później R-200 i w zasadzie do 1942 roku w takich konfiguracjach ta broń się pojawiała. Natomiast jeśli chodzi o pola bitewne w Polsce we wrześniu, w październiku 1939 roku, to przede wszystkim ta broń była instalowana na tzw. MG Wagen 36, czyli na specjalnych jednoosiowych przyczepkach, które zespolone z przodkiem były ciągnione przez konie. Musimy pamiętać o tym, że kampania wrześniowa to nie tylko wojna czołgów, samochodów pancernych, ale także wojna koni na niespotykaną skalę, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. No i tutaj mamy do czynienia z takim zabytkiem, który choć przeznaczony dla dywizji piechoty, był ściśle, można powiedzieć, połączony właśnie z tematami związanymi z trakcją konną, zresztą jak większość artylerii holowanej w Wehrmachcie w 1939 roku. Ten zestaw składa się z podstawy i dwóch sprzężonych karabinów MG34, to był podstawowy rodzaj broni wsparcia piechoty na początku II wojny światowej w armii niemieckiej. Zestaw, który pozwalał teoretycznie na strzelanie do samolotów operujących na pułapie do 1800 metrów. W praktyce był przeznaczony do bezpośredniego zabezpieczenia kolumn, czyli kiedy już dostawały się te kolumny pod ostrzał między innymi polskich samolotów, no to ta broń była użytkowana. Ciekawostka jest taka, że produkcja tego rodzaju uzbrojenia jako swego rodzaju ślepej uliczki w rozwoju broni przeciwlotniczej w III Rzeszy zakończyła się w 1940 roku i odnalezienie na poziomie końca wojny tego rodzaju zestawów no jest nie lada gratką. Tak jak pan dyrektor powiedział, w żadnym polskim muzeum takiego eksponatu nie ma. W kolekcjach prywatnych w Europie one się znajdują, natomiast cały czas pozostają ciekawostką. Krótko mówiąc, ta broń się zużywała. Nikt jej specjalnie nie naprawiał. Ona trafiała do pododdziałów tyłowych, trafiała między innymi jako zabezpieczenie lotnisk polowych, no i w takich miejscach jeszcze gdzieś tam w Europie można było ją odnaleźć. Ten egzemplarz szczeciński cały czas czeka na odkrycie i tutaj apelujemy do tych, którzy zajmują się historią, zwłaszcza Szczecina, tą wojenną, czy Pomorza Zachodniego. Jeśli wiecie Państwo, czy macie pewne domysły dotyczące przydziałów właśnie Zwilling Sokel 36, zwłaszcza w 1945 roku, a podejrzewamy, że takie przydziały musiały być, zwłaszcza w twierdzy Szczecin czy w twierdzy Świnoujście, no to będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, no bo tradycyjnie chcemy dowiedzieć się o tym jak najwięcej. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące tego zestawu, to oczywiście odpowiemy. Jeżeli nie, to przejdziemy płynnie do kolejnego tematu. Znaczy, kolejnym eksponatem jest łuska ciężkiego krążownika albo pancernika kieszonkowego Lutzow. To jest świeża rzecz wydobyta, trafiła w moje ręce w sobotę. Taką już łuskę mamy dzięki grupie Parsenta na ekspozycji muzealnej, ale ta łuska jest o tyle ciekawa, że pod spodem ma bicie z 1939 roku, a więc ona jest też ewidentnie związana z 1939 rokiem. Cieszymy się, że trafiła do nas, będziemy ją eksponować. Tu widać, z tej strony była wystawała ponad dno, jest obrośnięta, z tej strony jest gładka, to ta część była w dnie, tak?
czyli była piaskiem przykryta. Jest to ewenement, ciekawostka, mniej więcej około 40 kg mosiądzu. Ta łuska też trafi na naszą ekspozycję i będzie prezentowana w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Coś więcej o krążowniku Luców. Pan doktor Łukasz Gładysiak. Tak, o krążowniku Luców już nie raz u nas mówiliśmy. Prawda jest taka, że Tor Wodny Szczecin-Świnoujście to jest kopalnia skarbów związana z tym okrętem. Warto dodać, że Lucow uczestniczył także w walkach o Kołobrzeg. W momencie, kiedy nasi żołnierze zdobywali Kołobrzeg, to Lucow i admirał Scher to były dwa okręty, te najcięższe, które wspierały niemiecki garnizon Kołobrzegu, ale nie tylko Kołobrzegu, bo były tak ustawione, że strzelały równocześnie na Dziwnów, na Niechorze, no i na Kołobrzeg. Także jest to też historia związana z naszym miastem, historia militarna. Mamy w muzeum taki, no można powiedzieć, model pocisku. No pocisk sam w sobie nie jest oryginalny, natomiast łuska jest jak najbardziej. Można zobaczyć, jak wyglądała ta najcięższa artyleria używana przeciwko żołnierzom pierwszej Armii Wojska Polskiego w czasie walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Okej, okay, czyli to jest jakby ta część, tak, którą... to jest część związana z wybuchem II wojny światowej. Natomiast, proszę Państwa, mamy... Już jesteśmy w zasadzie u progu drugiego dużego wydarzenia w tym roku organizowanego przez Muzeum Oręża Polskiego tutaj przy współpracy z gminą Kołobrzeg. To jest drugi festiwal wczesno-średniowieczny, dwudziestowo-dawny Kołobrzeg. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 11, trwać będzie przez cały weekend, przez sobotę i niedzielę. Z ciekawostek związanych z tym festiwalem, albo raczej z nowości, o których nie mówiliśmy w czasie konferencji prasowej. My od samego początku chcieliśmy, żeby ta impreza od ubiegłego roku była mocno nastawiona na nasze dziedzictwo tutaj pomorskie, między innymi dziedzictwo kulinarne. Udało się nam pozyskać do współpracy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który razem z uczestnikami akcji Polska Smakuje wystawi stanowiska rzeczywiście z regionalną żywnością. Będzie można tej żywności popróbować. Tam na miejscu będą to wytwórcy tylko i wyłącznie z naszego regionu. Tu mówimy o regionie koszalińsko-kołobrzeskim. Naprawdę wspaniałe, pyszne rzeczy. No w tym roku było mało okazji, żeby ich popróbować, więc warto przyjść i tą tradycję zgłębić. Co do samej imprezy w Budzistowie, ona się notorycznie rozrasta. Na tą chwilę mamy około 80 uczestników. Tak jak mówiliśmy poprzednio, tajemnice i życie podgrodzia to są te rzeczy, które nas jakby najbardziej interesują. Dlatego stawiamy na rzemiosło, stawiamy na wytwórczość sprzed 1000 lat. Przypominamy zapomniane zawody, więc jest to też duży walor edukacyjny. Przypominam też o akcji czytania książki Gra w Kości Elżbiety Herezińskiej. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę poczytać na głos tą książkę. Przez całą imprezę będziemy chcieli tą wspaniałą powieść, która traktuje między innymi o historii Kołobrzegu w 1000 roku, opowiedzieć i będziemy chcieli oczywiście razem to przeczytać. Akcja ma też wymiar charytatywny. Każdy, kto choć jedno zdanie przeczyta w tej książce, wpisze się do książki, przekażemy ją później na cele dobroczynne jako swoistą pamiątkę razem z autografem oczywiście autorki, także myślę, że to taka ciekawa pamiątka będzie po drugim festiwalu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od godziny 11 do godziny 18 w sobotę, od 11 do 15 w niedzielę, natomiast jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak powstaje obozowisko wczesno-średniowieczne, to w piątek od godziny 12 jesteśmy gotowi, więc można przyjść i z nami porozmawiać wtedy tak na takim zupełnym luzie, no bo wiadomo, że weekend to będzie też trochę inaczej. Rozdamy Państwu takie podstawowe informacje, materiały, tutaj wszystkie wieści są. No i to, co też jest chyba ważne dla pasjonatów wczesnego średniowiecza, w niedzielę o 11 panel ekspercki, swój udział potwierdził profesor dr habilitowany Stanisław Rosik, ekspert od chrystianizacji Pomorza, autor fenomenalnej biografii Bolesława Krzywoustego. Będzie można posłuchać, co profesor ma do powiedzenia między innymi na temat naszego regionu, no i oczywiście porozmawiać z absolutnym specjalistą. Także zachęcamy do tego, żeby przybyć w weekend do Budzistowa. Zaraz materiały rozdamy, naprawdę zapraszamy do Budzistowa. Czy są pytania? Ja chciałam tylko zapytać, sprecyzować, bo mówicie Państwo o tym, że czytamy książki, będzie czytana książka, czy sama autorka będzie? To jest pytanie, na które w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Pani Herezińska rozważa przyjazd, to jest podyktowane jej planami prywatnymi, więc liczymy na to, że się pojawi, natomiast nie możemy powiedzieć, o której godzinie, bo po prostu tego nie wiemy. Okej, okay. Tutaj dziękujemy i teraz kolejna część. No, bez przesady. Mamy pana Radka, tak, proszę Państwa, dzisiaj mija 40 lat pracy pana Radka w muzeum. To jest absolutny ewenement, 40 lat w jednej instytucji, tak? Jest to człowiek z pasją, oddany całym sercem swojej pracy i muzeum. Bardzo skromny, posiadający ogromną wiedzę historyczną, to na pewno są Państwo tego świadomi. Jeden z najlepszych przewodników po dziale historii wojskowości i po Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, chwalony przez turystów całej grupy, ceniony i szanowany przez
przez wszystkich nas i nie ukrywam, że ten człowiek też podarował bardzo dużo rzeczy dla muzeum, sam z siebie. Bardzo panie Radku dziękujemy. I najważniejsza rzecz, pan Radek obchodzi niedługo swoje urodziny. Nie będziemy zdradzać może które. Panie Radku, dużo zdrowia, dużo życzenia wszystkiego najlepszego. I naprawdę ja jestem pod wrażeniem pana Radka, zawsze byłem pod wrażeniem pana Radka. I bardzo dziękuję za te wszystkie lata pracy i mam nadzieję, że będziemy dalej ze sobą zawsze współpracować. Też mam taką nadzieję, dziękuję państwu. I dziękujemy. Dziękujemy panie Radku, gratulacje. I 100 lat panie Radku, 100 lat, naprawdę 100 lat, dużo zdrowia.